Hejka kochani, jak tam wasze nastroje? Jeszcze troszeczkę i będzie zakończenie roku szkolnego, wakacje. Ja się bardzo cieszę, chociaż do szkoły już nie chodzę, ale sobie będę mogła się w końcu wyspać, ponieważ Michałek i Oliwka będą mieli wolne i nie będę musiała tak rano wstawać, żeby ich zawieźć do szkoły czy tam przedszkola. Tak więc bardzo się cieszę. A Michałek w tym roku kończy przedszkole i idzie do pierwszej klasy. Wow, ale ten czas szybko leci. Przygotowałam dla was trzy fajne przekąski, idealne właśnie tą porę roku. Dwa pomysły są takie typowe przekąski. Jeden pomysł to jest smoothie z dużej ilości owoców, jest mega gęsty. Tak więc zaliczyłam to smoothie także do przekąsek. Mam nadzieję, że moje propozycje wam się spodobają, są przepyszne, polecam wam serdecznie. A teraz zapraszam was do oglądania. Na początku pokażę wam, jak przygotowuję smoothie z żółtych owoców. Do blendera wrzucam pół pokrojonego banana, jedną obraną dojrzałą nektarynkę, jedną trzecią mango i pół szklanki wcześniej wyciśniętego soku z pomarańczy. Całość blenduję, aż powstanie aksamitna konsystencja. Przelewam do szklanki, wkładam słomkę i dla ozdoby dodaję listek mięty. Druga propozycja to prosta, smaczna sałatka. Na talerzu układam mieszankę młodych listków, szpinaku, botwinki i rukoli. Następnie pokrojone konserwowe ogórki o słodkim smaku. I kawałki delikatnego sera pleśniowego typu camembert. Dosypuję jeszcze trochę młodych listków, które są bardzo delikatne w smaku i układam plastry pomidorów. No i na koniec polewam łyżką sosu winegret. Polecam wam jeszcze dodać prażone ziarna słonecznika, o których ja niestety zapomniałam. Trzecia propozycja to słodki deser i nie wymaga pieczenia. Do miseczki przekładam 4 łyżki serka mascarpone. Następnie dodaję 4 łyżeczki cukru pudru i mieszam dokładnie, aby nie powstały grudki. Do miseczki z jedną łyżką gorzkiego kakao dodaję 1,5 łyżki masy i dokładnie mieszam. Do gotowych tartaletek, które można kupić w sklepie, na początku nakładam kakaową masę, tak aby pokryć ich dno. Do rękawa cukierniczego nakładam resztę białej masy i wyciskam ją na kakaowe nadzienie. Jeżeli nie macie rękawa cukierniczego, to możecie użyć oczywiście woreczka, tylko trzeba go później przyciąć na rogu. Następnie układam truskawki, ale oczywiście można zastąpić je innymi owocami, np. brzoskwiniami, malinami, kiwi albo jakąś ulubioną mieszanką. Na koniec babeczki opruszam cukrem pudrem i dodaję listki mięty, które pięknie kontrastują z kolorem truskawek. Ja pokazałam wam przepis na dwie babeczki, a jeśli chcecie przygotować większą ilość takich babeczek, to pomnóżcie proporcje składników. Napiszcie, na co macie najbardziej ochotę z tego filmiku, co was tak skusiło, co macie ochotę zrobić. Owoce są już wszędzie dostępne, więc nie będziecie mieli problemu z ich kupnem. Myślę, że pomysły są dosyć fajne i proste w przygotowaniu. Dajcie łapki w górę, że wam się spodobało. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa! Jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o moim najnowszym filmie na YouTube, to koniecznie kliknij dzwoneczek i zaznacz, że chcesz otrzymywać wszystkie powiadomienia. Pierwsze komentarze pod filmem mają zagwarantowane serduszko.